Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Błażej Spychalski jest naszym gościem. Witam panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, w niedawnym wywiadzie dla tygodnika Sieci prezydent Andrzej Duda mówił o swojej roli w zażegnaniu konfliktu, który od miesięcy narastał w Zjednoczonej Prawicy. Co konkretnie prezydent zrobił? No, pan prezydent wielokrotnie do tej sprawy się odnosił, mówiąc, że Zjednoczona Prawica od 2015 roku dobrze prowadzi polskie sprawy i prezydentowi bardzo zależy na tym, żeby te polskie sprawy były dalej prowadzone przez obóz Zjednoczonej Prawicy, bo tak jak wspomniałem na początku tej wypowiedzi, jasne, one są prowadzone panie ministrze, spotykał się, rozmawiał. Oczywiście, panie redaktor, pan prezydent spotykał się wielokrotnie z politykami Zjednoczonej Prawicy, z premierem, z ministrami, z innymi ważnymi politykami. Przekonywał ich co do tego, że warto, żeby Zjednoczona Prawica, która tyle dobrego w Polsce zrobiła, nadal trwała i żeby nadal realizowała polskie sprawy. No dzisiaj cieszę się z tego, że nastąpiło takie chyba nowe otwarcie w Zjednoczonej Prawicy. Widać, że Zjednoczona Prawica... No takie nie do końca, panie ministrze, bo już wczorajsze głosowanie... Ja jestem przekonany, że to takie nowe otwarcie nastąpiło, no choćby przy okazji prezentacji Polskiego Ładu. No tak, oczywiście były te wspólne podpisy, ale już wczoraj było głosowanie tak zwanych gowinowców z opozycją. No i PiS przegrał głosowanie w sprawie, mówiąc w skrócie, deweloperów. Panie redaktor, ja myślę, że trzeba na tą sprawę spojrzeć nieco szerzej. Zjednoczona Prawica to niemal 300 parlamentarzystów, bo tylu liczy, jeżeli chodzi o Sejm i Senat. Zjednoczona Prawica to trzy, proszę pamiętać o tym, trzy jednak zupełnie osobne partie, więc które mają też swój program, które realizują swoje cele polityczne. I jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje czasem w Zjednoczonej Prawicy przez ten właśnie kontekst, no to widzimy, że to nie jest nic nadzwyczajnego. No jeżeli nic się złego nie stało, nie ma, tak? Nic dziwnego nie jest. 99,9% Zjednoczona Prawica głosuje całym blokiem. Parlamentarzyści zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z Solidarnej Polski czy Porozumienia Jarosława Gowina głosują tak samo, więc ja na tą sprawę patrzę w ten sposób. No dobrze, a jeżeli pan poseł Michał Wypij krytykuje niektóre elementy Polskiego Ładu i mówi, że one są nie do przyjęcia, rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia, to co? To też jest wszystko w ramach tej szerokiej dyskusji w koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktor, no proszę wybaczyć, że nie będę odnosił się do głosów poszczególnych parlamentarzystów. Ja no dobrze, to inaczej zapytam. Panie ministrze, czy prezydent, jeżeli też, jak rozumiem, doprowadził do porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, czy czuje się patronem tego porozumienia? Czy będzie jakoś starał się, by to porozumienie było, nie mówię o porozumieniu Jarosława Gowina, tylko porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy, by ono było trwałe i zostało utrzymane? Panie redaktor, to jeszcze raz. Prezydentowi zależy na tym, żeby polskie sprawy tak dobrze prowadzone od 2015 roku przez Zjednoczoną Prawicę nadal były prowadzone przez to właśnie ugrupowanie. I oczywiście zdarzają się sytuacje w samej Zjednoczonej Prawicy trudne, zdarzają się sytuacje konfliktowe, ale najważniejsze jest to, żeby jednak Zjednoczona Prawica, która naprawdę bardzo dużo dobrego zrobiła dla Polski, nadal rządziła i na tym panu prezydentowi ogromnie zależy i pan prezydent kibicuje Zjednoczonej Prawicy. No fajnie, panie ministrze, dobrze, że kibicuje, ale co pan prezydent może zrobić? Nie wiem, porozmawiać z Jarosławem Gowinem, z którym nadaje na tej samej fali, żeby się wstrzymał jednak w demonstrowaniu takiej niechęci przez ten pierwszy okres po prezentacji Polskiego Ładu, czy coś innego może zrobić? No ale właśnie, panie redaktor, chciałem to w poprzedniej wypowiedzi ująć, panie redaktor przerwał. Otóż ja myślę, że trzeba podejść do tego w ten sposób. No to Jarosław Gowin jako prezes Porozumienia, jako szef jednej z trzech partii, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, złożył swój podpis w sobotę pod Polskim Ładem. I oczywiście, jeżeli pojawiają się głosy, że trzeba dalej rozmawiać, że trzeba pracować dalej nad Polskim Ładem, że trzeba udoskonalać Polski Ład, no to oczywiście w pełni się z tym zgadzam, bo rzeczywiście zawsze warto pracować nad rozwiązaniami jeszcze lepszymi, jeszcze doskonalszymi.
Natomiast no jednak proszę pamiętać o tym, że Jarosław Gowin jako szef Porozumienia podpisał Polski Ład, czyli partia Porozumienie zgadza się z tym, co zostało zaproponowane w ostatnim czasie w dokumencie, który się nazywa Polski Ład. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda miał szeroką wiedzę na temat rozwiązań, które są zawarte w Polskim Ładzie. Czy coś wzbudzało jego kontrowersje, wątpliwości? Bo teraz szereg wątpliwości, może niezrozumienia pojawia się po tej prezentacji. Różne są opinie. Panie redaktor, więc jeżeli chodzi o sam Polski Ład, to trzeba się odwołać do jednej bardzo istotnej kwestii. Otóż Polski Ład w dużej mierze konsumuje coś, co się nazywało planem Dudy, co było przez pana prezydenta ogłoszone rok temu, czyli taki duży plan inwestycyjny. Z jednej strony dużych infrastrukturalnych inwestycji, jak budowa dróg ekspresowych S6, S10, S11, a z drugiej strony inwestycji samorządowych, na przykład w budowę obwodnic, w dofinansowanie do budowy dróg przez gminy i powiaty, z trzeciej strony dofinansowanie do remontów i przebudowy w szkołach, w gminach, inwestycje w służbie zdrowia. No, no tak, ale kontrowersje wzbudzają rozwiązania podatkowe. Dobrze stało się, panie redaktor, że Polski Ład w dużej mierze w tej części inwestycyjnej bazuje na planie Dudy i to jest ten olbrzymi wkład ze strony prezydenta, jeżeli chodzi o Polski Ład. Natomiast jeżeli mówimy o programie, który jest gigantycznym programem inwestycyjnym, ale także społecznym, kulturalnym, wielowymiarowym, wieloaspektowym, no to też musimy poczekać, panie redaktor, na konkretne projekty ustaw, na konkretne rozwiązania. No tak, ale mamy już konkretne pomysły dotyczące podatków i to one wzbudzają właśnie takie różne wątpliwości czy pytania. I ja właśnie pytałam, czy pan prezydent miał tego rodzaju pytania? Do tego nawiązywała moja wypowiedź, panie redaktor, bo możemy rozmawiać na pewnym poziomie ogólności o tym, że kwota wolna od podatku wzrośnie i to jest też realizacja jednej z zapowiedzi prezydenckich i to dobrze, że rośnie drugi próg podatkowy, no ale diabeł zawsze tkwi w szczegółach i ja myślę, że trzeba spokojnie poczekać do momentu, kiedy konkretne projekty ustaw pojawią się na stole, tak żeby można było nad nimi dyskutować w tej takiej najlepszej formie. Z tego, co słyszeliśmy, pan rzecznik Radosław Fogiel zapowiadał, że chcieliby przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, żeby te projekty pojawiły się wczesną jesienią, więc trzeba chwilę poczekać. Natomiast co do samej idei zwiększania kwoty wolnej od podatku, czyli zmniejszania realnie obciążeń podatkowych, zwiększenia drugiego progu, to jest to oczywiście krok w bardzo dobrą stronę i on jest no tak, ale przez pana prezydenta. Kwestią budzącą wątpliwości jest to, że nie będzie można odpisać składki na zdrowie i to właśnie prowadzi do takich wyliczeń, które pokazują, no, że jest większa grupa niż to przedstawiali liderzy Zjednoczonej Prawicy, która może stracić. Panie redaktor, spokojnie poczekajmy na konkretne projekty, natomiast no, sytuacja, w której ktoś, kto zarabia bardzo dużo, płaci realnie dużo niższą składkę zdrowotną niż osoba na umowie o pracę zarabiająca 3000 brutto, przyzna pani, że nie jest sytuacją... Przyznam, ale nie o tych osobach ci ekonomiści, którzy takie wyliczenia robili, mówili, ale zostawmy to rzeczywiście, poczekajmy na ustawy. Dobrze, i będziemy też czekać na ustawę dotyczącą emerytur stażowych. Kiedy ona może być gotowa? I czy ona będzie się czymś różniła od tej, która już jest na stronie prezydenta, została napisana mniej więcej rok temu w kampanii wyborczej? Prezydent, panie redaktor, powołał Radę do Spraw Społecznych, w której zasiadają wybitni specjaliści i fachowcy, między innymi właśnie z zakresu systemu emerytalno-rentowego. Ta rada ma przygotować konkretny projekt ustawy. No oczywiście, panie redaktor, to jest bardzo trudne i bardzo skomplikowane zagadnienie. Natomiast to jest tak. W 2015 roku, kiedy prezydent obiecywał w kampanii wyborczej, że przywróci, będzie czynił wszystko, żeby przywrócić podniesiony przez polityków Platformy i PSL-u wiek emerytalny, wielu ekonomistów mówiło, że to jest niemożliwe, że system emerytalny się załamie. Prezydent doprowadził do tego, że ten bieg emerytalny został przywrócony. To był jeden z punktów. Rozumiem, prezydent jest skuteczny, ale ja pytałam o to, kiedy to może być? Czy to może być w przyszłym roku, w tym roku? Wiem, że tak, zobowiązanie jest do końca kadencji. Jestem absolutnie przekonany, że projekt ustawy o emeryturach stażowych powstanie w kancelarii prezydenta i zostanie przesłany
do Sejmu. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to jest ale bardzo... czy będzie uzgodniony... materia i to wymaga czasu po prostu. Czy prezydent wcześniej to uzgodni z rządem? Ponieważ wypełnienie zobowiązania chyba nie polega tylko na tym, żeby złożyć projekt i wnieść go do Sejmu. Chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, by został uchwalony i wszedł w życie. Ale oczywiście, że tak. Stąd obecność pani prezes Gertrudy Uścińskiej w Radzie do Spraw Społecznych i jako przedstawiciela właśnie rządu, który ma największą wiedzę, jeżeli chodzi o system emerytalny w Polsce. I te prace oczywiście, że będą prowadzone w taki sposób. No tak, sposób, a to jest kwestia decyzji politycznej, a nie decyzji pani prezes z całym szacunkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, pani redaktor, ale przyzna pani, że tutaj taki przedstawiciel, tak ważny przedstawiciel strony rządowej w tych pracach jest wskazany i ten kierunek jest dobry. Oczywiście, że ten projekt będzie uzgadniany ze stroną rządową, no bo na tym to, pani redaktor, współpraca polega na ośrodku władzy w Polsce. Panie ministrze, premier, wicepremier, prezes Jarosław Kaczyński we wczorajszym wywiadzie dla Interi powiedział, że w wymiarze sprawiedliwości oczekiwał większych zmian i że tutaj się nie udało. Wspomniał, jak powiedział, zaskakujące weto prezydenta i dodał, że przekonującego uzasadnienia nigdy nie słyszał, choć weta w sprawie Sądu Najwyższego i KRS-u z 2017 roku. Czy pan może podać takie uzasadnienie w tej chwili, po latach, na szybko? Panie redaktor, przede wszystkim uzasadnienie swojej decyzji w sposób szczegółowy i wyczerpujący przedstawił sam pan prezydent, ogłaszając decyzję o tym, że kieruje do Sejmu dwie ustawy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie. Więc należałoby po prostu wrócić do tego, co w tamtym czasie mówił pan prezydent. Nie był przekonany. Zgadzamy się z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim co do tego, że zmiany w polskim sądownictwie powinny być kontynuowane, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia i oczekujemy tych zmian. Czyli jeśli wicepremier Kaczyński mówi, że PiS będzie szedł w kierunku, w którym jest, jak się wyraził, normalny wymiar sprawiedliwości, to prezydent będzie w tym samym tempie i w tym samym krokiem podążał. W tym samym kierunku. Prezydent oczekuje zmian w sądownictwie. Prezydent oczekuje tego, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował lepiej, skuteczniej, żeby sprawy w polskich sądach były rozpatrywane zdecydowanie krócej. To oczywiście, że tego prezydent oczekuje. To na koniec chciałam zapytać o Mariana Banasia. Kiedy ostatnio prezydent widział się z Marianem Banasiem? Kiedy panowie rozmawiali? Panie redaktor, ja mam wiedzę o dwóch takich spotkaniach, które miały miejsce w tym roku. A ostatnie to kiedy było? Panie redaktor, nie mam przy sobie kalendarza, no, ale tak myślę, mniej więcej. W marcu, aha. Profesor Zybertowicz mówił o jakimś spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, ale rozumiem, że to było spotkanie nieformalne. Chciałam zapytać, czy dla prezydenta Marian Banaś jest rzetelnym, apolitycznym, niezależnym prezesem i wszystko, co robi, robi dla dobra polskiego państwa? Panie redaktor, no oczywiście, że pan Marian Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Oczywiście, że Najwyższa Izba Kontroli jest jednym z najważniejszych organów w polskim państwie. Zajmuje się bardzo ważną częścią działalności publicznej. Jest pan Marian Banaś wybrany przez parlament i pełni ważną funkcję konstytucyjną. Ale to nie jest odpowiedź wprost na moje pytania, tak? Wszystko w porządku. Panie redaktor, no tak jak wspomniałem, oczywiście, że pan prezes Banaś szefuje Najwyższej Izbie Kontroli. Ja wiem, że szefuje. Nie, to, co do niej należy. Nie, o to pytałam, no ale niestety musimy kończyć, więc dalszej części pytań nie będzie, a szkoda. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu.